Aleksander Białas, firma Alupro. Ze mną jest pani architekt Magdalena Pocica, Dzień szefowa dobry. sekcji technologii BIM w naszej firmie. Bardzo nam miło, że chcą państwo poświęcić trochę czasu na zapoznanie się nieco szerzej z naszymi produktami i tą naszą prezentację chcieliśmy podzielić na dwie części. W pierwszej części chciałbym omówić tak króciutko poszczególne produkty, dosłownie zasygnalizować pewne najistotniejsze sprawy. W drugiej części pani Magdalena opowie państwu nieco szerzej o naszych bibliotekach, o możliwościach współpracy. Ja Także może witam ja też przejdę. serdecznie z tej strony Prokat. Witam państwa serdecznie. Witam serdecznie również Rafał Maj z tej strony Prokat. Aluprof oczywiście jest, przypominam, tylko partnerem Akademii BIM, Akademii Efektywnego Projektowania. To bardzo ważne, żebyśmy sobie przypomnieli, dlaczego tu jesteśmy, bo to właśnie w związku z tym wydarzeniem. Wszyscy państwo uczestniczyliście w naszej Akademii, tym razem w tych nadzwyczajnych okolicznościach online, ale ja dumny jestem zarówno z naszego przedsięwzięcia, jak i państwa. Teraz zwracam się do Aluprof, że tak kolokwialnie mówiąc, daliśmy radę i pociągnęliśmy ten temat, a nie z niego zrezygnowaliśmy i co więcej, rekordową liczbę osób udało nam się tym razem przyciągnąć przed ekrany swoich monitorów, a nie na żywo, ale mam nadzieję, że ta super duża dawka wiedzy, podobnie jak to na żywo było, została w państwa dobrze przekazana, dobrze oddana. Proszę państwa, ja będę tylko osobą porządkową, dlatego się też i nie pokazuję, bo jestem tu najmniej ważny, ale mam nadzieję, że państwo nas słyszycie i widzicie. I taka prośba, test, narzędzie, którego dzisiaj użyjemy, macie państwo możliwość wciśnięcia takiej łapki, łapka do góry, tak jakbyście się zgłaszali. Jeżeli nas słychać, widać i wszystko jest w porządku, to będę prosił, żeby teraz łapkę w górę. Super, nie wszyscy państwo zareagowaliście, ale większa część. Ja teraz już te łapki opuszczam, a to narzędzie użyjemy do tego, żeby po pierwszej i drugiej części po prostu porozmawiać. Państwa łapka w górę będzie oznaczała w części pytań, że chcecie państwo zabrać głos. Po prostu włączę państwu mikrofon i będziemy rozmawiali. Mam nadzieję, że państwo to zaakceptujecie i bez zupełnie problemów się będziemy słyszeć. Oddaję zatem głos. Pierwsza część. W międzyczasie możecie państwo pisać coś w oknie questions. My będziemy to widzieli i odpowiadali państwu, ale czas na pytania będą po pierwszej części pana Aleksandra i po drugiej części pani Magdaleny. Oddaję głos Aluprof oczywiście i pan Aleksander. Dziękuję. Więc parę słów, może o firmie już nie będę państwu opowiadał, bo jeśli wszyscy państwo byli uczestnikami naszego webinarium i naszego warsztatu, no to tam parę słów było ogólnie o firmie, w związku z tym nie będę już tych prezentacji powtarzał, żeby państwa nie zanudzać. Skupiłbym się na produktach, na poszczególnych grupach produktowych. I tak można powiedzieć, że nasze produkty można podzielić tak bardzo dokładnie na grupy systemów fasadowych, systemów okienno-drzwiowych, systemów rolet, bram, krat, moskitier i okiennic. Natomiast ja bym chciał państwu te produkty może nie omawiać wszystkich dokładnie szczegółowo, bo rzeczywiście trwałoby to bardzo długo, natomiast podzielić na pewne grupy pod względem funkcjonalności, czy pod względem obszarów zastosowania. I tak, pierwszą grupą byłaby grupa systemów dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. I tutaj w ramach tej grupy chciałbym przedstawić zarówno wybrane systemy okienno-drzwiowe, jak i fasadowe, jak i systemy roletowe. Zaczęlibyśmy od systemu MB86. To jest system aluminiowy, który jest od już ładnych kilku lat w naszej ofercie. Taka ciekawostka, którą zawsze staram się powtarzać, a myślę, że warto o tym powiedzieć, to, że system MB86 to jest pierwszy na świecie w ogóle system, w którym
nasi konstruktorzy, konstruktorzy polscy zastosowali się na zastosowanie, znaczy zdecydowaliśmy na zastosowanie aerożelu jako materiału izolującego wewnątrz kształtowników aluminiowych. To było takie, można powiedzieć, pionierskie. Później z biegiem czasu inne firmy także podążyły naszym śladem, także dzisiaj nawet niektóre rozwiązania drewniane także mają jakieś drobne wstawki z aerożelu, także jest to takie dość ciekawe. System MB86 jest oczywiście systemem okienno-drzwiowym, czyli praktycznie pełna gama produktów jest tutaj dla Państwa dostępna, także produkty o dużych ciężarach, dużych gabarytach. Drugi system, na który chciałbym zwrócić uwagę, przepraszam, to jest system MB104 Passive i jak już Państwo widzą właśnie chociażby z oznakowania tego systemu, jest to konstrukcja służąca do zastosowania w budownictwie pasywnym. Mimo tego, że aluminium, jak Państwo na pewno wiedzą, jest metalem, który bardzo dobrze przewodzi ciepło, dzięki zastosowaniu odpowiednich przykładek termicznych i izolatorów, między innymi właśnie też takich jak aerożel, możemy uzyskać w tych systemach bardzo dobrą izolację termiczną. Także praktycznie te systemy mogą się nadawać do najbardziej wymagającego pod względem energooszczędności budownictwa. MB104 Passive ma swoje dwa warianty, MB104 Passive SI oraz wersję Aero, czyli tutaj, jak Państwo widzą, chociażby na tych dwóch przekrojach różnią się te dwie wersje wypełnieniami i materiałami izolującymi właśnie w tej przestrzeni między szkłem a kształtownikami aluminiowymi. I jak Państwo widzą właśnie na dole, na parametrach, one się minimalnie od siebie różnią. Oczywiście wersja Aero jest wyraźnie droższa, ale jak Państwo widzą także pod względem izolacyjności termicznej także zauważalnie lepsza. Certyfikaty Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt to jest coś, co potwierdza te właściwości systemu MB104 Passive. Mamy tutaj uzyskane dwa certyfikaty dla rozwiązań okiennych i jeden certyfikat dla rozwiązania drzwiowego. Okna w klasie C i B i drzwi bez określenia tej klasy. Na bazie systemów MB86 i MB104 Passive mamy możliwość także wykonywania drzwi tak zwanych panelowych, czyli wypełnieniem może być w tych drzwiach nie tylko szkło wielokomorowe, ale to może być także panel wklejany do konstrukcji profilowej, czyli te drzwi mogą zupełnie nie wyglądać właśnie jak drzwi wykonane z kształtowników aluminiowych, gdyż ten panel może być zarówno jednostronny, jak i dwustronnie klejony, czyli praktycznie po obu stronach może być ładny, ozdobny panel naklejony i praktycznie wyglądają te drzwi jak drzwi tradycyjne. Dostępnych jest dużo różnych wzorów i kolorów tych paneli, także jeśli Państwo będą potrzebowali tego typu produkty, to oczywiście wybór jest naprawdę duży i można sobie tutaj naprawdę bardzo dobrze dopasować zarówno kolorystykę, jak i wzór wypełnienia, wzór tych elementów ozdobnych na panelach, a także wiele różnych antap jest do dyspozycji. Kolejny system, który na pewno wart jest uwagi, to system drzwi podnoszono-przesuwnych, czyli duże drzwi tarasowe. System oczywiście jest przewidziany przede wszystkim do budownictwa indywidualnego, aczkolwiek z tego co widzimy, no pierwszą dużą realizacją był hotel w Arłamowie, tam rzeczywiście setki takich drzwi było zastosowanych w pokojach hotelowych, także ten system, czy chociażby tutaj, jak Państwo widzą na tym zdjęciu, jest to, można powiedzieć, przejście z tarasu do kawiarni budynku hotelowego. Widać, że ten system rzeczywiście ma dużo różnych obszarów zastosowań i jak Państwo widzą, można także w nim wykonać drzwi narożne i to drzwi
zarówno na podwójnej szynie, jak i na potrójnej szynie. Tutaj jest taki dość ciekawy przykład tego typu realizacji. Kolejny produkt, na który chcielibyśmy zwrócić uwagę, który jest nowością wprowadzoną w ubiegłym roku do naszej oferty, to system drzwi przesuwnych MB Skyline. Konstrukcja podobna, można powiedzieć, w zastosowaniu i w funkcjonowaniu, jak drzwi podnoszono przesuwne MB77HS, z tym, że różni się od niego w dwóch obszarach. Po pierwsze, ciężar skrzydła. W przypadku, kiedy w drzwiach klasycznych podnoszono przesuwnych, mamy tutaj ten ciężar ograniczony do 400 kg, to już jest spora wartość, to w drzwiach przesuwnych MB Skyline ta wartość może sięgnąć nawet 750 kg. Oczywiście do około 500 kg takie drzwi mogą być sterowane ręcznie, natomiast już powyżej pół tony skrzydło już powinno być oczywiście sterowane automatycznie przez odpowiedni mechanizm otwierający i zamykający. Wysokość skrzydła do 4 metrów, szerokość do bodajże 3,4 metra, szkło dwukomorowe o grubości do 60 mm. To wszystko sprawia, że ten system, mimo tego, że jest, można powiedzieć, no, w widoku bardzo delikatny, to jednak ma bardzo duże możliwości i jednocześnie posiada bardzo dobre parametry izolacyjne. Jak Państwo widzą, chociażby na tym przekroju połączenia dolnego można ten system tak zabudować, że ościeżnica rynna może być całkowicie schowana w podłodze, w suficie, w ścianach, także tak naprawdę tym elementem widocznym jest przede wszystkim słupek pomiędzy, i to bardzo wąski słupek, pomiędzy sąsiadującymi ze sobą skrzydłami. Ten słupek ma szerokość rzędu 25 mm. I kolejna propozycja dla budownictwa, oczywiście przede wszystkim indywidualnego, aczkolwiek oczywiście nie ograniczamy tego tylko i wyłącznie do domu, do budownictwa właśnie jednorodzinnego. Jest to system drzwi harmonikowych MB86 Foldline. System, który ma możliwość otwierania zarówno, czy składania w zasadzie tych drzwi zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz, w zależności od tego, jak Państwo przewidzą wnękę, czy jak Państwo przewidzą obszar, w którym mają się składać te skrzydła, tak tutaj możemy dostosować całą konstrukcję. Ta konstrukcja może być, przepraszam, ta konstrukcja może mieć klasyczny próg, wtedy jest bardzo dobrze też izolowana, czy bardzo dobrze, bardzo szczelna na wodę i powietrze, natomiast może mieć także niski próg, łatwy do przekroczenia. Wtedy niestety no, to uszczelnienie jest nieco inne, aczkolwiek również spełnia on wszystkie wymagane parametry. Kolejny system MB Glass Barrier. To są proste barierki, proste balustrady okienne w oknach typu portfenetry, czyli w oknach, za których już nie mamy balkonu czy tarasu, a chcemy mieć, można powiedzieć, taką namiastkę jednak wyjścia na balkon, czy w przypadku, kiedy parapet jest na, czy w przypadku, kiedy właśnie krawędź okna jest na niskiej, zbyt niskiej wysokości względem parapetu. Wszędzie tam jako zabezpieczenie można zastosować właśnie system MB Glass Barrier. Dwie wersje typu U i typu H, czyli właśnie z profilami trzymającymi bądź tylko na pionowych krawędziach, bądź także na krawędzi dolnej. Kolejny system MB Installation Solution, czyli system do ciepłego i szczelnego montażu okien i drzwi. Tutaj mamy właśnie przykłady, jak to może wyglądać w przekroju. Okno zastosowane w warstwie izolacji, tak żeby te izotermy przez izolację, przez warstwę izolacji, przez okno miały jak najbardziej korzystny przebieg, żeby właśnie jak najlepiej chronić wnętrze budynku przed utratą ciepła, czy przed nadmiernym nagrzewaniem się. I jeśli jesteśmy przy systemach okienno-drzwiowych, to na pewno warte wspomnienia są systemy ROLET. Tutaj mamy dużo różnych rozwiązań. To są systemy adaptacyjne o różnych kształtach. To mogą być właśnie konstrukcje, które
możemy zastosować już po wykonaniu budynku, na gotowym budynku, bądź na etapie realizacji. W naszej ofercie jest także żaluzja fasadowa, system adaptacyjny o nazwie SKET. Są tutaj także rolety podtynkowe, nadstawne, czyli właśnie montowane razem z oknem. Tutaj Państwo widzą na taki przykład na środkowej grafice na dole. I mamy także rolety antyłamaniowe w klasach RC2 i RC3. To właśnie na sytuację, kiedy potrzebna jest nam dodatkowa ochrona okien. Niezależnie oczywiście od tego, że same okna i same drzwi mogą być wykonane w klasach antyłamaniowych, praktycznie od RC1 do RC3, a w niektórych szczególnych przypadkach nawet do RC4 bądź do klasy takiej nietypowej RC3i, czyli do klasy o odporności antyłamaniowej od strony wewnętrznej, czyli na przykład do szpitali psychiatrycznych. W zakresie systemów roletowych na pewno warty szczególnej uwagi jest system rolet podtynkowych. To jest konstrukcja, która tak jak system MB104 Passive ma certyfikat Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt, czyli no, praktycznie nadaje się doskonale także do tych najbardziej wymagających projektów. Uzupełnieniem naszych systemów roletowych są proste systemy rolet tekstylnych, zewnętrznych, które Państwo na pewno także znają z własnego doświadczenia. Myślę, że wielu z nas także ma tego typu rolety we własnych domach. Systemy bram garażowych, tutaj także jest to dość szeroka oferta, to mogą być bramy ze skrzynkami prostokątnymi, ze skrzynkami zaokrąglonymi, czyli praktycznie bramy, które zabierają nam naprawdę bardzo mało miejsca, a bardzo dobrze spełniają swoją rolę. Z tym, że te dwie wersje bram są mocowane od strony zewnętrznej garażu, natomiast jest trzeci rodzaj bram na specjalnych konsolach, czyli brama BGR, KNW, w której właśnie ten mechanizm cały jest mocowany od strony wewnętrznej garażu. Kolejna grupa to są systemy bram przemysłowych. To już są duże bramy, przede wszystkim do centrów logistycznych, do budynków magazynowych i do budynków przemysłowych. Oczywiście te bramy mogą już mieć naprawdę bardzo duże wymiary, także spokojnie może się właśnie przez te bramy po ich otwarciu odbywać załadunek i wyładunek samochodów ciężarowych. I dość podobne konstrukcyjne rozwiązania do rolet i bram, czyli bramy handlowe, w zasadzie można powiedzieć systemy krat, które są używane oczywiście przede wszystkim w budynkach handlowych, ale także w garażach podziemnych, kiedy chcemy zapewnić z jednej strony oddzielenie garażu, a z drugiej strony tak, żeby nikt nam niepowołany do tego garażu nie wszedł, ale z drugiej strony chcemy zapewnić oczywiście także swobodną wentylację przez te drzwi. Systemy Moskitier to jest również spora grupa, można powiedzieć bardzo przydatne, szczególnie latem, uzupełnienie oferty systemów okiennych. Tutaj mamy do dyspozycji systemy Moskitier ramkowych, stałych, otwieranych, przesuwnych, Moskitierę zwijaną, Moskitierę stałą, także zlicowaną do okien aluminiowych, bo tutaj jednak trzeba też mieć na uwadze różnice w budowie, w takich szczegółach konstrukcyjnych okien, na przykład PVC i okien aluminiowych. I tutaj do okien aluminiowych również są specjalne moskitiery zastosowane. I są również moskitiery także możliwe do zintegrowania w jednej skrzynce z roletami. System okiennic to jest produkt, który dzięki temu, że może być wykonany z kształtowników aluminiowych, może mieć naprawdę dużą trwałość, więc widzimy powolny czy stopniowy powrót właśnie do używania okiennic w architekturze. Także tutaj też wychodzimy takim tendencjom naprzeciw. Systemy fasadowe. Tutaj króciutko, dosłownie przypomnę Państwu tylko to, co już pokazywałem
przy okazji wstępu do naszego webinarium, w zasadzie, czy do naszego warsztatu z projektowania w Revicie, czyli system MBSR50N, także w wersjach NHI i NHI+. Wersja N-Effect, czyli konstrukcja z wyeliminowanymi od strony zewnętrznej kształtownikami aluminiowymi. Wersja PL, czyli pozioma linia, gdy chcemy zaznaczyć na elewacji mocniej podziały pionowe bądź poziome. Okna jako uzupełnienie systemów fasadowych, czyli to mogą być okna z klasycznych systemów, takich jak wcześniej wspominałem, typu MB86, także na przykład z ukrytym skrzydłem, o czym nie mówiłem z racji, można powiedzieć, szczupłości czasu, aczkolwiek tego typu rozwiązania również są dostępne w naszej ofercie. Natomiast w fasadach są także dostępne rozwiązania dedykowane. Tutaj mamy przykład okna zintegrowanego z fasadą, czyli produktu o symbolu SR50NIW. Tego typu okno, tutaj mają Państwo przykład właśnie na obiekcie DoubleTree by Hilton. To okno może po zamknięciu całkowicie bardzo ładnie nam licować się z fasadą. Zresztą tutaj widzą Państwo na grafice produktowej, jak to może wyglądać po zamknięciu okna i na zdjęciu. Kolejna propozycja okien, które mogą stanowić praktycznie całe moduły, można powiedzieć, od sufitu do podłogi, czyli okno wysuwane równolegle bądź okno odchylne. Dwa rodzaje otwierania w tym systemie są dostępne do zastosowania. Okno wysuwne, jak Państwo widzą, może nam naprawdę bardzo dobrze spełnić rolę elementu, który nam zapewnia grawitacyjną wentylację pomieszczenia i jednocześnie też stanowi bardzo taki efektowny element na elewacji. Jest stosunkowo jeszcze rzadko stosowane, aczkolwiek jak widać tutaj na przykładzie tego obiektu w Rzeszowie, Capital Tower jest na pewno bardzo zarówno efektowny, jak i efektywny pod kątem funkcjonalnym. Okno odchylne i wysuwne możemy także zastosować w wersji bezzamkowej, czyli właśnie w wersji do fasad pozbawionych od strony zewnętrznej konstrukcji kształtowników aluminiowych. Tutaj mamy przykład obiektu z Wrocławia, właśnie z zastosowanymi tego typu oknami. Po zamknięciu oczywiście to okno prawie idealnie licuje nam się z całą powierzchnią fasady. Okna dachowe, z racji tego, że konstrukcje fasadowe są stosowane także jako rozwiązania przestrzenne do ogrodów zimowych czy do dachów przeszklonych. W dachach również musimy mieć możliwość otwierania pewnych elementów i tutaj okno połaciowe systemu RW bardzo dobrze się do tego nadaje. Może ono także dzięki sprzężeniu elementów otwierających z systemem oddymiania, z systemem centralnego sterowania, może nam pełnić także rolę klap dymowych, czy inaczej okien oddymiających poziomych. Kolejna, czy następna fasada, dużo rzadziej stosowana niż ten nasz popularny system MBSR50N, aczkolwiek na pewno warta uwagi, to system MBTT50. To jest fasada, do której nasi konstruktorzy podeszli, można powiedzieć, od nowa do projektowania. Mimo tego, że fasada wygląda bardzo klasycznie, to jednak jest, szczegóły jej budowy są nieco inne od klasycznej fasady. I dzięki temu mogliśmy uzyskać o klasę wyższe praktycznie parametry zarówno infiltracji na wodę i powietrze, jak i na obciążenie wiatrem, jak i izolacyjność termiczną. Również zaczynamy tutaj od na bazie, na poziomie UF od 0,5 W na metr kwadratowy razy Kelvin, czyli również spełnione warunki budownictwa pasywnego. Tu mamy przykłady certyfikatów Instytutu Domów Pasywnych zarówno dla fasady MBSR50N w tej wersji o najwyższej izolacyjności termicznej, czyli NHI+, jak i dla fasady MBTT50. I prosiłbym tylko zwrócić uwagę na to, że
Te certyfikaty są w najwyższej klasie A+, czyli jak Państwo zobaczą na stronie Instytutu Domów Pasywnych, można sobie zobaczyć, ile jeszcze takich fasad, naprawdę niewiele w skali Europy systemów fasadowych ma właśnie tego typu certyfikaty właśnie w klasie A+. Także na pewno te rozwiązania są warte uwagi przy projektowaniu. Kolejna interesująca grupa, nowoczesne systemy ścian wewnętrznych. Tutaj możemy zacząć od najbardziej klasycznego i w zasadzie obecnego w naszej ofercie już od wielu lat systemu MW45, takiego najbardziej popularnego, stosowanego powszechnie w budownictwie. Na bazie tego systemu mamy możliwość wykonania ścianek, które już idą w kierunku takich ścianek całoszklanych, czyli praktycznie kształtowniki aluminiowe są zredukowane tylko i wyłącznie do kształtownika górnego, dolnego i kształtownika ościeżnicy drzwiowej. Już same drzwi są również jedną tylko taflą szklaną na skromnych, można powiedzieć, zawiasach. Także dość ciekawe rozwiązanie. System MB Expo, czyli ścianki, w których kształtowniki aluminiowe są zredukowane jeszcze bardziej tylko do kształtownika górnego i dolnego. Ścianki są, można powiedzieć, całkowicie, prawie że całoszklane. Okucia do drzwi również są praktycznie delikatne bardzo i łapią nam te drzwi tylko na rogach i na dole. I na dole skrzydła. Dwa kształtowniki wyższy i niższy, także praktycznie ten system może być naprawdę bardzo atrakcyjny wizualnie. I wersja mobilna systemu MB Expo, wszędzie tam, gdzie chcemy na przykład na czas otwarcia danego pomieszczenia całkowicie pozbyć się tej ścianki, wtedy możemy oczywiście ją zaparkować, tak jak mniej więcej jak drzwi składane, jak drzwi harmonikowe i na czas, kiedy to pomieszczenie jest użytkowane, możemy praktycznie połączyć całkowicie to pomieszczenie z pomieszczeniem sąsiednim, czyli na przykład z korytarzem, z jakimś ciągiem handlowym. System MB80 Office. Nasza propozycja do rozwiązań biurowych, wszędzie tam, gdzie chcemy już zapewnić nieco wyższą akustykę tych podziałów. Już chcemy na przykład w tych ściankach ukryć instalacje elektryczne bądź komputerowe, czy na przykład zastosować żaluzje i wtedy, kiedy chcemy pomieszczenie dane wydzielić wizualnie, kiedy chcemy na przykład przeprowadzić tam jakieś spotkanie, to możemy w tych ściankach także zastosować żaluzje międzyszybowe. Ten system ma dwa warianty, szerokość 80 mm i 92 mm, czyli tutaj również możemy w dość szerokim zakresie balansować także grubością szkła, grubością wypełnień, także te ścianki mogą mieć także odpowiednio dużą wysokość. I kolejna ważna grupa, systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające. Można powiedzieć, że reklamujemy tą grupę takim, można powiedzieć, takim troszkę humorystycznym hasłem: zyskać cenny czas. Oczywiście Państwo się domyślają, że chodzi o czas potrzebny na ewakuację, gdyż są to przede wszystkim oddzielenia stref przeciwpożarowych budynków, oddzielenia klatek schodowych, wszędzie tam, gdzie w przypadku pożaru musimy ciąg komunikacyjny, ciąg ewakuacyjny oddzielić właśnie od tej niebezpiecznej części i zapewnić przynajmniej przez na przykład 30 minut, czy przez 60 minut, czy przez 120 minut możliwość ewakuacji bezpiecznej ludzi. W tej grupie zacząłbym od systemu MB60 EEI, system, który bazuje na klasycznym systemie okienno-drzwiowym, w którym dzięki zastosowaniu odpowiednich wypełnień i akcesoriów możemy już zastosować, czy możemy uzyskać klasę EI15 bądź EI30, a klasa EI30 jest najbardziej popularną klasą w naszym budownictwie, nie tylko w naszym budownictwie, bo także w Europie Zachodniej, także jest to najbardziej popularna
klasa odporności ogniowej. System MB86, który Państwu wcześniej pokazywałem jako jeden z przykładów, zresztą bardzo popularny, na klasyczne, dobrze izolowane termicznie okna i drzwi, tutaj jest zaproponowany jako konstrukcja także w rozwiązaniu ognioodpornym, dzięki zastosowaniu dodatkowych wkładów ognioszczelnych i akcesoriów stalowych i oczywiście szyb ognioodpornych możemy uzyskać klasę EI30 i jak Państwo widzą właśnie na tym slajdzie możemy jednocześnie uzyskać zarówno bardzo dobre parametry szczelnościowe, bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej, jak i bardzo dobre parametry odporności ogniowej. Wszędzie tam, gdzie na przykład mamy w pewnym miejscu okno, które nam sąsiaduje właśnie z inną przestrzenią, z inną strefą, inną strefą pożarową i musimy akurat to okno zastosować jako właśnie okno odporne ogniowo. Wtedy okno to może niczym nie różnić się w widoku zewnętrznym i wewnętrznym od okien tak zwanych bezklasowych, których może być większość właśnie w danym budynku. Kolejny system i w zasadzie nasz sztandarowy system ognioodporny, bardzo, bardzo szeroko stosowany. Zresztą sam się o tym przekonuję, jeżdżąc po Polsce teraz niestety tego nie możemy zrobić, ale bardzo często w hotelach, właśnie przy wszelkiego rodzaju obiektach użyteczności publicznej, centrach handlowych, ten system jest spotykany. Jest to konstrukcja drzwi przede wszystkim i ścianek wewnętrznych, ale także zewnętrznych w klasach od EI15 do aż do EI90. Nasza polska aprobata techniczna ogranicza ten zakres do EI60, natomiast klasa EI90 jest czasem stosowana w krajach Europy Zachodniej, przede wszystkim w Niemczech. System ten może być stosowany jako większe przeszklenia, takie jak tutaj Państwo widzą w klatkach schodowych, w całych ciągach komunikacyjnych. To mogą być konstrukcje przeszklone, jak również konstrukcje nieprzezierne. To mogą być także drzwi ewakuacyjne, drzwi z okuciami antypanicznymi. Dość często także stosuje się właśnie tego typu rozwiązania na ciągach ewakuacyjnych. Tutaj oczywiście musimy stosować odpowiednie okucia, odpowiednie akcesoria, które mają możliwość współpracy właśnie z konstrukcjami ognioodpornymi. Nie wszystkie okucia takie rozwiązania mają, aczkolwiek w naszej aprobacie technicznej takich akcesoriów jest naprawdę i okuć naprawdę bardzo dużo. Tutaj mogą być właśnie takie klasyczne rozwiązania, jak tutaj Państwo widzą na zdjęciu z dźwignią. Może to być dźwignia tak zwana push bar, czyli dźwignia, którą się praktycznie pcha, nie naciska w dół, tylko pcha, ale w każdym razie efekt jest ten sam. W przypadku naporu tłumu nie trzeba szukać klamki, tylko wystarczy właśnie całym ciałem praktycznie naprzeć na te drzwi i one się otworzą. System MB78EI może być także połączony z fasadą przeciwpożarową. Tutaj mamy przykład takiego rozwiązania i zdjęcie z badania tego typu konstrukcji fasady z drzwiami przeciwpożarowymi jedno- i dwuskrzydłowymi. Mamy takie badania przeprowadzone w dwóch klasach EI30 oraz EI60. Także w przypadkach konstrukcji przeciwpożarowych mają Państwo naprawdę duże pole manewru i dużą swobodę w projektowaniu. Kolejna ważna informacja w przypadku drzwi przeciwpożarowych to są wysokości skrzydeł drzwiowych. Tutaj mamy przebadane także konstrukcje o wysokich skrzydłach do 3 metrów, czy ponad nawet 3 metry wysokości, czyli nawet takie projekty, które zgodnie z duchem czasu, zgodnie praktycznie z trendami panującymi w architekturze, wymagają nam wysokich przeszkleń, możemy również także dostosować się do nich z konstrukcjami przeciwpożarowymi. Duże przeszklenia, mówimy tutaj o naprawdę dużych szybach rzędu ponad 4 metry na 2 metry,
dzięki współpracy z polską firmą Polflam, która tego typu drzwi, tego typu szkło przeciwpożarowe oferuje, mogliśmy przebadać ścianki wewnętrzne z szybami właśnie 2,20 na 4,20 i uzyskać klasyfikację EI30 bądź EI60. W klasie EI60 nawet to badanie wyszło na tyle dużym naddatkiem czasowym, że te szyby mogą być jeszcze większe do 2,400 na 4,600. Także naprawdę potężne tafle szklane mogą być stosowane właśnie w ściankach bezprzosowych, w ściankach, przepraszam, przeciwpożarowych. A o bezprzosowych ściankach już za chwilkę powiemy. To, co Państwo widzieli w przypadku systemu bezklasowego MR45 Office, jest także dostępne w systemach przeciwpożarowych. W tym przypadku w systemie MB78EI tutaj mamy dwa rodzaje szkła do dyspozycji i wąską szczelinę pomiędzy tym szkłem, czyli te fugi pionowe mogą mieć tylko 4 mm, a w przypadku zastosowania szkła typu Polflam tylko 2 mm grubości. I w tym systemie są także dostępne rozwiązania kątowe, zatem tego typu ścianki również mogą mieć oprócz odporności ogniowej odpowiednie także duże walory estetyczne i nie muszą być takim jakimś ograniczeniem dla Państwa w przypadku projektowania zabudowy. W przypadku ścianek bezszprosowych mamy także możliwość całkowitej zabudowy kształtowników aluminiowych, czyli praktycznie możemy te kształtowniki schować w podłodze, w ścianach, w suficie podwieszanym i dzięki temu uzyskać efekt jednolitej tafli szklanej praktycznie od ściany do ściany i od sufitu do podłogi. I w ten sposób możemy uzyskać odporność ogniową EI30 bądź EI60. Takie rozwiązanie jest także zaaprobowane przez Instytut Techniki Budowlanej. Kolejny produkt to MB78 EIDPA, czyli drzwi przesuwne automatycznie, gdzie mamy połączenie, można powiedzieć, dwóch funkcji. Z jednej strony wygodnego przejścia, otwieranego automatycznie, a z drugiej strony oczywiście ścianki odpornej ogniowo, czyli w razie niebezpieczeństwa pożaru ta konstrukcja nam doskonale spełni rolę ochronną przed wydostaniem się przez określony czas wysokiej temperatury i płomieni do części, w której mogą znajdować się ludzie. I ostatni system o najwyższej izolacyjności ogniowej MB118EI, konstrukcja w klasie EI120, która może być także stosowana w niższych klasach, wszędzie tam, gdzie jest potrzebna także wysoka izolacyjność termiczna, bo ten system dzięki temu, że może mieć zakres szklenia do 84 mm, tutaj możemy stosować także szkło przeciwpożarowe połączone ze szkłem o wysokiej izolacyjności termicznej, czyli możemy także mieć, jak to się mówi, dwa w jednym, czyli wysoką izolacyjność termiczną przegrody i bardzo dobrą odporność ogniową. W zakresie systemów fasadowych pod kątem izolacyjności ogniowej czy odporności ogniowej chciałbym Państwu zwrócić tylko na jeden produkt uwagę, na system MBSR50NEI Effect, czyli oprócz fasady klasycznej mamy także fasadę przeciwpożarową dostępną w wersji typu efekt, czyli bez widocznych od strony zewnętrznej listew maskujących i tego typu konstrukcja może mieć odporność ogniową w klasie EI30 bądź EI60. Tutaj mamy przykład obiektu w Łodzi, Green Horizon, gdzie tego typu konstrukcja została zastosowana i praktycznie nie widać różnicy wizualnie pomiędzy elementami fasady, które są odporne ogniowo, a tymi, które są tak zwane bezklasowe. Parę słów odnośnie systemów do obiektów zabytkowych, bo tego typu zastosowania również mogą mieć miejsce, do tego typu zastosowań również mogą być używane systemy aluminiowe. Tutaj mamy kilka propozycji. Ci z Państwa, którzy są z Łodzi bądź przez Łódź przejeżdżają czasami, na pewno znają tego typu obiekty jak Manufaktura Łódzka czy wiele innych budynków właśnie zabytkowych, w których klasyczne, stare, stalowe
Okna, stalowe przeszklenia zostały zastąpione konstrukcjami aluminiowymi typu industrial, czyli idealnie imitującymi tą starą stalową zabudowę, aczkolwiek oczywiście zapewniającymi już odpowiednią izolacyjność termiczną i szczelność. Tutaj mamy przykład kolejny ze Śląska Górnego, Silesia City Center, budynek zabytkowy, gdzie mamy analogiczne rozwiązanie w systemie o wyższej izolacyjności termicznej, czyli MB70 Industrial. Tak może wydać się kształtowniki gięte, odwzorowane, bardzo skomplikowane kształty, czyli możemy naprawdę zachować taką estetykę, jaka była w budynkach zabytkowych, i konserwator zabytków na pewno tutaj może uzyskać właśnie taki efekt, jaki będzie wymagał. Kolejna propozycja i kolejny przykład Hala Koszyki w Warszawie to jest system MB Slimline, czyli system, który również imituje zabudowę stalową, a jednocześnie jest systemem o bardzo wąskich ramach. I ostatnia propozycja MB Ferroline, system opracowany głównie na potrzeby rynku w Beneluxu, aczkolwiek oczywiście dostępny także dla Państwa, jeśli tylko Państwu będzie się podobała estetyka kształtowników tego typu systemu. Rozwiązania indywidualne, to już praktycznie można powiedzieć jest temat rzeka. Tutaj jest tych rozwiązań na chwilę obecną co najmniej kilkadziesiąt. Jest to bardzo wdzięczny temat do opowiadania i tutaj mógłbym Państwu opowiadać praktycznie godzinami o tego typu rozwiązaniach i myślę, że nie jedna z osób na pewno będzie kojarzyć niektóre z tych obiektów, gdzie właśnie zastosowaliśmy rozwiązanie indywidualne, aczkolwiek oczywiście dzisiaj ograniczę się to tylko do kilku dosłownie wybranych obiektów, dość charakterystycznych właśnie ze względu na wysokość, czy ze względu na rozwiązania architektoniczne. Pierwszy przykład Sky Tower we Wrocławiu, na razie najwyższy budynek w systemach aluprofu w kraju, 212 metrów wysokości i indywidualnie opracowany system ściany elementowej. Galeria Katowicka i system słupowo-ryglowy służący do wielopłaszczyznowych przeszkleń dachowych przede wszystkim. Przeszkleń typu rotunda i przeszkleń typu stęga. Centrum Kongresowe ICE w Krakowie, na górze wizualizacja, na dole zdjęcie. Jak Państwo widzą, bardzo dobrze można było odwzorować dzięki zastosowaniu także indywidualnie opracowanego systemu zamysł architekta tego obiektu. Obiekt dość skomplikowany pod kątem rozwiązań architektonicznych, aczkolwiek jak Państwo widzą, bardzo dobre efekty wizualne mogły zostać tutaj osiągnięte. I przykład z północy Polski, Waterfront w Gdyni, gdzie został opracowany specjalny system fasady, można powiedzieć fasady na bazie okien, fasady okiennej, również elementowej. I to tyle. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam do wysłuchania drugiej naszej części. Jeśli Państwo będą mieć jakiekolwiek pytania, to oczywiście bardzo chętnie w tej chwili odpowiem. Panie Aleksandrze, dziękujemy, a ja Państwa poproszę, gdyby ktoś chciał zadać pytanie, to bardzo bym prosił teraz łapkę, wcisnąć ten przycisk łapki w górę. Jest taka możliwość, że możemy Państwu również udzielić głosu. Możecie też napisać w oknie questions czy też chat. Takie pytania tutaj się już w międzyczasie pojawiły. Pani Magdalena już odpisywała, ale może warto by było teraz, żebyśmy szybko te pytania, które już padły. Pani Magdo, czy jest Pani z nami? Może żebyśmy przeczytali je na głos i odpowiedzieli, tak żeby wszyscy jeszcze usłyszeli. Dzień dobry, jestem. Słychać mnie? Tak, bardzo. Tutaj padło pytanie w międzyczasie, czy można przykleić na drzwi drewno? Więc ja proponuję zastosowanie naszych powłok drewnopodobnych.
Są one dostępne w dużej palecie i nie obciążają skrzydła. Natomiast było też pytanie o materiał elewacyjny, o przyklejenie materiału elewacyjnego. Nie mamy przebadanych drzwi pod tym kątem. Drzwi oczywiście, zanim zostaną dopuszczone do obrotu, muszą przejść rygorystyczne badania dotyczące m.in. nośności pokuć, bezpieczeństwa użytkowania. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawności działania drzwi z inną układziną. Jedyny wariant taki nietypowy jest szkło klejone do profili i to mamy jakby przećwiczone. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie po tej części, bo zaczynamy drugą część. Pani Magda będzie Państwu opowiadała więcej o tym, jak Aluprof jest przygotowany do współpracy z projektantami i do pracy w BIM-ie po prostu. Jeżeli ktoś miałby ochotę zadać pytanie, to teraz jest czas do tej części produktowej albo na w oknie questions, czy też chat, albo po prostu powiedzieć się, ale wtedy łapkę w górę proszę. Ostatnia szansa teraz i ja udzielę głosu. Ok, żadnej łapki w górę nie widzimy, także Pani Magdo, czas dla Pani. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze... Dziękuję również. I teraz Pani Magdo, może Pani już szerować swój ekran. Dobrze. Super, widzimy, także powodzenia. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Chciałabym opowiedzieć o sekcji technologii BIM w Aluprof, ale wcześniej poruszyć bardzo ważny temat w dzisiejszych czasach, a mianowicie ochronę środowiska oraz to, jak Aluprof wpływa na ograniczenie ilości zanieczyszczeń, które trafiają do atmosfery. Zachęcam Państwa do inicjatywy Architekci dla Klimatu, które Aluprof podjął łącznie z warszawskim SARP-em. Poniżej jest link, oczywiście po zakończeniu prezentacji mogę go też udostępnić. Jeżeli chodzi o grupę Kęty, której Aluprof jest częścią, cały holding ma politykę środowiskową, której celem jest wykorzystywanie zasobów naturalnych w sposób zrównoważony. Zajmuje się tym menadżer marki zrównoważonego rozwoju w Aluprof, pani Aleksandra Pęszal-Baksik. Bardzo nam zależy na zrównoważonym rozwoju, w związku z tym odzyskujemy złom aluminiowy, odpady i przetwarzamy nie tylko nasze odpady, ale aluminium z rynku, między innymi poużytkowe odpady aluminium. Dzięki temu oszczędzamy około 90% energii potrzebnej do produkcji pierwotnego aluminium. O 95% ograniczamy ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i o 97% ilość zanieczyszczeń wody. Teraz czas na część przybliżającą technologię BIM, a następnie opowiem o tym, czym nasza sekcja technologii BIM zajmuje się w firmie Aluprof. Zajmujemy się m.in. inwentaryzacją istniejących baz, które powstawały już praktycznie od roku 2014 w naszej firmie. Tworzymy nowe bazy obiektów BIM, aktualizujemy też bazy, które powstawały wcześniej. Dodatkowo zaczęliśmy rozwijać oprogramowanie czy bazy BIM-owe dla innych jeszcze programów, których wcześniej nie było u nas, m.in. SketchUp i 3D Max. Przygotowujemy podkłady dla projektantów pod programy typu CAD, czyli w plikach DWG głównie, detale. Publikujemy biblioteki na różnych serwerach i stronach www. Oraz tworzymy i zarządzamy Aluprof BIM Standard oraz standardem rysunkowym CAD.
Kontakt można znaleźć u nas na stronie. Wszystkie zapytania można wysyłać do mnie, natomiast będą się kontaktować z Państwem oczywiście pozostali członkowie zespołu. Tak jak mówiłam wcześniej, tworzymy rodziny Revit, obiekty 3DS Max, SketchUp, detale DWG oraz obiekty Archicad i na żądanie można wysłać do nas prośbę o eksport do plików IFC, czyli plików wymiany danych. Jak Państwo pewnie wiecie, Wielka Brytania w zeszłym roku wydała dwie nowe normy. N ISO 19650, część pierwsza i druga, wraz z przewodnikiem. Te normy obowiązują dla większości państw europejskich, między innymi dla Polski. Tutaj na dolnym akapicie mamy wyszczególnione te państwa. W związku z tym możemy się w łatwy sposób odnosić do standardów BIM-owych w Wielkiej Brytanii. Standardy, metody i procesy BIM są kluczowym składnikiem całej technologii BIM. Są wymagane we wszystkich aspektach projektowania, dokumentacji, informacji i zarządzania projektem. Każdy poziom dojrzałości BIM ma swój zestaw standardów, metod i procesów. My takie standardy również posiadamy w firmie Aluprof dla naszych obiektów BIM-owych. Trzeba pamiętać, że mamy cztery możliwe poziomy BIM. Poziom 0 jest to niezarządzany CAD, czyli deski kreślarskie, które część może z Was jeszcze pamięta, lub dokumentacja cyfrowa w wersji CAD, ale wymiana informacji odbywa się poprzez PDF lub papierową dokumentację. Oraz nie ma żadnych standardów ani mechanizmów wymiany danych. Poziom pierwszy, większość firm już dąży do tego poziomu. Jest to zarządzanie dokumentacją w formacie 2 lub 3D poprzez już wdrożone jakieś strategie zarządzania do kontroli wymiany danych. Może to obejmować tak zwane wspólne środowisko danych, czyli CDE. Poziom drugi, zarządzany BIM w środowisku 3D, to jest poziom, na którym znajduje się już Aluprof w tej chwili, jeżeli chodzi o naszą sekcję technologii BIM. Tworzymy nie tylko modele 3D wraz z zaszytymi w nich informacjami, ale mamy własne standardy, własne metody i procesy BIM, strategię zarządzania oraz wspólne środowisko wymiany danych. Poziom trzeci, zintegrowany BIM. Jest to taka pieśń przyszłości, gdzie model jest tworzony na centralnym serwerze. Ze względu niestety na ograniczenia możliwości oprogramowania oraz wymagania prawne, jest on obecnie nieosiągalny, ale będziemy do tego dążyć w przyszłości. Lubię mówić, że obiekt BIM jest jak tort, ze względu na to, że składa się z warstw. Warstwy zarządzającej, czyli danych na temat zarządzania, kosztów, harmonogramów i analiz. W warstwie informacyjnej jest to opis produktu, parametry danego produktu, cena, na przykład dane behawioralne. Warstwa technologiczna jest to geometria modelu i środowisko CDE, czyli środowisko wymiany danych. Warstwa standardów, procesów i norm jest to baza naszego tortu, najważniejsza część. Wiele osób ma jeszcze problem z rozróżnieniem oznaczeń normatywnych, czyli LOT, co to jest LOT, LOI, LOG, LOI-D. Są to składowe specyfikacji danego modelu, czyli LOT, czyli Level of Development, poziom zaawansowania modelu. Na niego składa się poziom geometrii i poziom informacji. Model BIM to nie jest tylko model 3D. Najważniejsze w modelu BIM są zaszyte w nim informacje.
Bliżej wytłumaczę to na przykładzie naszego modelu 3D, w tym przypadku pomidora. LOI, czyli Level of Information, poziom informacji, to jest na przykład opisanie smaku, koloru, zapachu, ceny danego pomidora. A LOG, czyli Level of Geometry, poziom geometrii, jest to przedstawienie geometryczne danego obiektu. LOD to jest jedno i drugie razem, czyli po kliknięciu na przykład pomidora czy model okna wyświetla nam się w parametrach jego cena, data montażu, długość gwarancji, oczywiście jego wymiary, właściwości izolacyjności termicznej i tym podobne dane. Są dwie konwencje. Konwencja brytyjska przewiduje 7 poziomów, a amerykańska 5. Ze względu na to, że podlegamy pod normę brytyjską, stosujemy konwencję brytyjską szczegółowości modelu. Technologia BIM wymaga kompletnie nowego podejścia do projektowania. Analizy wykazują, że zajmie nam to około 6 lat, żeby przejść na tą technologię. Oczywiście w zależności od tego, jakie mamy zasoby finansowe, technologiczne i jeżeli chodzi o pracowników, ich predyspozycje i wiedzę. Natomiast daje nam to wiele korzyści, dlatego że obiekt stworzony w pełnej technologii BIM posiada wszystkie parametry rzeczywistego obiektu. Dzięki temu umożliwia nam późniejsze zarządzanie obiektem, przewidywanie napraw, przeglądów, wymian sprzętu. Proszę spojrzeć na model tego budynku i wyobrazić sobie, że teraz musimy go ręcznie zaprojektować w 2D i zrobić zestawienie całych fasad. No jest to praktycznie niemożliwe. W technologii BIM zestawienie takich fasad będzie następować automatycznie. Jakie nam daje korzyści technologia BIM? Przede wszystkim dla architektów najbardziej żmudne i najbardziej męczące automatyczne zestawienia. Zazwyczaj wykonuje się je pod koniec projektowania, gdzie wszyscy już są dosyć znużeni, a jest najmniej czasu. I bardzo często powstają błędy w takich zestawieniach. W technologii BIM informacje ładuje się w czasie trwania projektu. Tak jak widać na ilustracji po prawej stronie, każde okno po kliknięciu pokazuje swoje wymiary, producenta, materiał i inne parametry, które są wprogramowane w dany obiekt. I na końcu projektowania, przed wydaniem dokumentacji, wystarczy praktycznie dwoma kliknięciami wykonać prawidłowe zestawienie. Producenci, tacy jak Alupro, oczywiście też korzystają na technologii BIM. Muszą wprowadzić wprawdzie pewne ograniczenia, znormalizowanie danych obiektów, aby one się zliczały prawidłowo, ale przynosi to nam wymierne korzyści. Co to jest COBI? Bardzo wiele osób też, trudno jest to zrozumieć tak naprawdę, co to jest. Jest to po prostu arkusz kalkulacyjny, czyli służy on do wymiany informacji pomiędzy użytkownikami danego modelu BIM, do zaciągania danych oraz do implementowania danych do projektu. Są to między innymi pola, które dają nam informacje o wytwórcy czy producencie, tak, typie danego produktu, długości, gwarancji, dacie montażu i tak dalej. Poniżej można zobaczyć tabelkę, którą my tworzymy w naszej sekcji technologii BIM. Jest ona bardzo długa, w związku z tym pokazałam tylko fragment.
My te wszystkie dane uzupełniamy, zostawiamy te, które zależą od projektanta. Po co nam standard? No, jest to takie pytanie dosyć oczywiste, natomiast zależy nam bardzo na tym, żeby nasze obiekty były jak najwyższej jakości. W związku z tym przyjęliśmy jednolitą konwencję nazewnictwa plików i folderów. Zauważycie to Państwo przy ściąganiu plików z naszej strony internetowej. Ujednoliciliśmy metodykę tworzenia bibliotek obiektów BIM. W związku z tym niezależnie od zastosowanego oprogramowania będą one bardzo zbliżone do siebie. Zdefiniowaliśmy poziomy informacji, poziomy geometrii oraz wprowadziliśmy kontrolę sposobu zachowania i prezentacji danych obiektów BIM. Pokażę to w dalszej części prezentacji. Wprowadziliśmy również w AluProf, w naszej sekcji, wspólne środowisko danych w celu odnalezienia jak najbardziej aktualnej informacji, czyli każdy z naszych członków zespołu wie, gdzie w danej chwili znajdują się najbardziej aktualne informacje, które może pobrać i wykorzystać je w projektowaniu. Mamy również procedury kontroli jakości. Przed umieszczeniem w bibliotece obiektów BIM lub opublikowaniem na stronie internetowej każdy plik musi zostać zweryfikowany i zatwierdzony do publikacji. Mamy dla każdego oprogramowania przygotowane formularze kontrolne, które dany projektant czy autor BIM musi wypełnić przed sprawdzeniem. Wprowadziliśmy też kilka usprawnień, między innymi stronę powitalną dla plików Revit, ale również dla Archicada, dla SketchUpa czy Demaxa. Czyli projektant po otwarciu Revita czy pliku z naszymi bibliotekami BIM danego systemu może od razu podejrzeć, jakie możliwości daje mu dany system, jakie rodziny są zaszyte w danym pliku oraz otrzymuje krótką informację o systemie w wersji polskiej i angielskiej oraz parametry techniczne danego systemu. Na pewno Państwu to bardzo ułatwi projektowanie. Wystarczy sobie wtedy skopiować konkretne rodziny i przenieść je do swojego projektu. Tutaj mamy na zbliżeniu fragment świetlika, słupy, rygle i panele wypełniające z izolacją termiczną do fasad. Tutaj mamy inną fasadę, też nowość, MBSR 50NA, czyli system nakładkowy. Wykonane obiekty BIM są zarówno na konstrukcje drewniane oraz na konstrukcje stalowe. Tutaj mamy okno OWU, o którym mówił wcześniej mój kolega Aleksander Białas i mamy też wprowadzone nowość, czyli możliwość otwarcia danego okna. W związku z tym można zaprojektować elewację i otworzyć sobie okna wpięte w tą elewację, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt w przypadku otwarcia na przykład takich okien. Tutaj mamy przykład zestawienia okien OW, czyli mamy producenta, którym jest AluProf, model, czyli MBSR 50N OW, typ otwarcia, okucia, które zostały zastosowane, wysokość, szerokość i można wpisać oczywiście cenę po wstępnej wycenie. Okno oddymiające. Jak widać poniżej, na przekrojach są to dosyć dokładne detale. Pliki są lekkie, są to podgrane oczywiście podrysy pod model BIM-owy. Nie są to modelowane ciężkie modele, tylko uproszczone zgodnie z normą. Mamy wpisane parametry techniczne, informacje ogólne o systemie.
I przykład zestawienia słupów fasadowych. Tutaj też mamy producenta, system długości danych słupów w fasadzie i nawet do tego wszystkiego są jeszcze kody profili i listy dekoracyjnych oraz opis. W związku z tym zliczane są wszystkie słupy o danej długości. Można wykorzystać to do przedmiarów i kosztorysów w projekcie. Bardzo to ułatwia projektowanie. Tutaj mamy przykład z zestawienia rygli również. Paneli fasadowych, czyli wszelkich wypełnień typu blacha, wełna czy paneli międzykondygnacyjnych. Tutaj ciąg dalszy. Również ilość metrów kwadratowych jest zliczona. Dołożyliśmy również do naszych obiektów BIM dane przestrzeni dostępowych i stref serwisowych. Czyli jak widać na ilustracji po prawej stronie, przy włączeniu danych stref, bo oczywiście można je wyłączyć, ale jeżeli są włączone w projekcie, nie ma takiego ryzyka, że przed drzwiami pojawi się na przykład grzejnik, rura lub jakieś instalacje, które trudno jest po prostu uniknąć takiego błędu, jeżeli te strefy nie są włączone. Tutaj one nam uniemożliwiają wstawienie czegokolwiek, co uniemożliwi otwarcie drzwi. Konsekwencją zastosowania takich stref jest łatwiejsze wykrywanie kolizji. Tutaj na przykładzie projektu Navisworks, ale również Revit pozwala nam na wykrywanie kolizji. Nowością są drzwi MB86. Jak Państwo widzicie, jest zastosowany też pushbar. Można sobie wybrać typ okuć, na przykład klamka-klamka albo pushbar-klamka. Można wprowadzić kontrolę dostępu. I jak również widać, są wprowadzone strefy serwisowe. Tutaj też odmiana drzwi MB86 wpinanych do naszych fasad, które też bardzo dobrze zliczają się na zestawieniach. Czyli dwuskrzydłowe, jednoskrzydłowe. Po prawej stronie widać przekrój z detalem wpięcia do fasady, co ogranicza też konieczność wykonywania dodatkowych detali. Nowością kolejną są obiekty BIM-owe dla okna MB86 Casement, które posiada również opcję otwierania w podglądzie fasady. Tutaj mamy fragment obiektów dla Revita, zastosowane w projekcie showroom dla Aluprof, do którego również serdecznie zapraszamy. Jeżeli chodzi o program Archicad, powstała również strona powitalna. Tutaj są to drzwi MB70. Macie Państwo tutaj również informacje ogólne o systemie, parametry techniczne i inne informacje. Tutaj dla systemu MB Expo strona powitalna. Również można zauważyć, że jest to dosyć wysoki poziom szczegółowości w danym systemie. Tutaj mamy drzwi MB60 EEI, czyli drzwi przeciwpożarowe. I Expo Mobile. Tutaj mamy w zbliżeniu przykład drzwi, również z antenną antypaniczną. Dla programu Archicad. I ściankę MB118 EI. Proszę zwrócić uwagę też, że na podglądzie praktycznie mamy wgląd w przekrój danego obiektu.
oraz drzwi MB104 Passive wraz z parapetem. Jeżeli chodzi o program SketchUp i 3D Max, również mamy ekran powitalny z informacjami, parametrami. Tutaj przykład MB77HS. Mamy też wersję narożną tych drzwi podnoszono-przesuwnych. Fasada oraz MB86 Foldline, o których mówił wcześniej kolega Aleksander Białas. Przykład okien i drzwi. I pliki 3D Max, które można użyć do wizualizacji, również z biblioteką materiałów. Każdy z programów ma dołączoną pełną bibliotekę materiałów. Tutaj mamy widoki z boku i detal z przodu. Mamy również przygotowany detal, przepraszam, dokument, oświadczenie do przetargu, gotowość do poziomu BIM 2. Będą takie dokumenty niedługo wymagane zgodnie z normą brytyjską. Nasze systemy można, na obiekty BIM właściwie, odnaleźć na naszej stronie www.architekci.alubrof.eu, na Archispace, na BIM Object, ale również nowości, pliki SketchUp i 3D Max, na TurboSquid, CG Grader, 3D Sky i CAD Forum. Na naszej stronie trzeba wejść w zakładkę BIM, katalog dla architektów. Oczywiście trzeba się zalogować. Rejestracja trwa chwilę, także zachęcam jak najbardziej. Będziecie Państwo mieli dostęp do wielu ciekawych materiałów. Oraz wybieramy sobie na przykład systemy okienno-drzwiowe lub fasadowe, które nas interesują. Jedna z osób pytała wcześniej o systemy roletowe. Też są dla nich przygotowane obiekty BIM. Trzeba sobie po prostu taką grupę wybrać. I wchodzimy w systemy okienno-drzwiowe, wybieramy sobie system, który nas interesuje, na przykład MB104 Passive. I następnie klikamy Pobierz. Po kliknięciu na Pobierz modele BIM i CAD tego systemu rozwija się lista z danymi programami. I wybieramy sobie na przykład pliki SketchUp, które nam się ściągną. Dodatkowo można pobrać pliki PDF, pliki CAD i tak dalej. Zachęcam również do odwiedzenia naszych pozostałych stron internetowych, czyli można obejrzeć portfolio, właśnie wejść w nasze bazy BIM-owe lub w katalogi systemowe. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.